Pan Michał Zieliński jest moim gościem. Przenieśliśmy się na chwilę za kulisy niezwykle popularnego i wieloodcinkowego show telewizyjnego, czyli programu Szymona Majewskiego, gdzie razem z koleżankami, aktorkami, kolegami, aktorkami stworzyliście niezłe krzywe zwierciadło naszego życia. Co prawda mam wrażenie, że gdyby ten program istniał dalej, to teraz byście mieli naprawdę pole do popisu w związku z tym, co dzieje się w polityce ostatnio. Oj, naprawdę, może po prostu skrzykniecie się i zrobicie coś tak okazjonalnie a propos afery podsłuchowo-magnetofonowo i jeszcze nie wiem jakiej. Proszę mi powiedzieć, to było tak, że pan sobie sam wybierał te postaci, które będzie pan parodiował, czy dostawał pan listę i mówi Michał? Że tak, na przykład, żeby padało takie hasło, żeby na przykład przydałby się ten ktoś i ten i kto go może zrobić. Lista osób, z którymi się pan mierzył, przerabiając ich na potrzeby show, to była długa, bo był i to, premier Donald Tusk, i Michał Żebrowski, i nawet Michała Szpaka doczytałam. Kto jeszcze? Bo ta lista tam, była... Tam dużo tych ludzi chyba było, no rzeczywiście. I prezes PiSu, i Janusz Palikot, i tam różni aktorzy. Czy, tak szczerze, czy wcielając się w kolejne postaci, trudno było panu zapomnieć o sympatiach bądź też antypatiach, którymi darzy pan prawdziwe osoby? Prawdziwe te, które parodiują, tak? Nie, no to jest zupełnie co innego. Aha. Czyli tutaj na przykład bardziej przerysuję, bo bardziej go nie lubię. Może coś w tym być, natomiast... natomiast nie, no to jest takie robota do zrobienia i po prostu się to stara robić jak najlepiej, niezależnie od tego, kto to ma być. Co było, kto był największym problemem? Ojejku. Myślę, że prezydent Komorowski. Aha. Bo nie wydawał mi się kompletnie charakterystyczny na początku i tak naprawdę musiałem troszkę więcej czasu poświęcić. Miał któraś z osób odgrywanych przez pana, miała potem do pana pretensje, czy nie? Nie, nie. Z tymi, co się spotkałem, to nie mieli pretensji. Ja zresztą się nie spotykałem. Ale to znaczy, że jak oni nie dążyli do kontaktu, to być może rzeczywiście tych pretensji by nie było. Jak zmieniło się pana wyobrażenie o aktorskim fachu, odkąd w 96 roku, jeśli to prawda, opuścił pan wtedy jeszcze Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie? Co się zmieniło w moim myśleniu? O zawodzie. O zawodzie, że większe znaczenie ma szczęście w tym zawodzie niż talent. No to taka przykra konstatacja dosyć. Bo to by znaczyło, że na niewiele rzeczy jest wpływ w tym zawodzie. Ma się osobisty wpływ. Myślę, że no ma się, ale że utalentowanych ludzi jest masa w tym kraju. Natomiast szczęście jest tutaj, myślę... No ale też nad szczęściem można pracować, prawda? I je jakby sobie... Wmówić! Wmówić na przykład. Jak ja bym chciała sobie potrafić mówić szczęście, i muszę rzeczywiście nad tym popracować i ewentualnie poprosić o numer do terapeuty, to się zgłoszę. No ale ja zawsze chciałem na przykład pracować z Juliuszem Machulskim i to się stało. No. Czyli gdzieś tam sobie to wymyśliłem. No ale też mam znajomego, który mówi, że pierwsza rzecz to jest marzenie, potem należy je wizualizować i to się kończy. Tak, i to się gdzieś tam dochodzi do tego. No, dobra, to jest ciężka praca. Tak, no i pewnie nie, efekt nie jest widoczny gołym okiem od razu. Proszę mi powiedzieć, gdzie teraz będziemy mogli pana zobaczyć? A teraz zacznę pod koniec lipca pracę z Marią Seweryn w Och Teatrze. Jeszcze dokładnie nie wiemy co, ale nie będę nic mówił i we wrześniu byłaby premiera. No to jest takie miejsce, myślę, że w sam raz stworzone na pana możliwości Och Teatr. Tam jest bardzo fajnie, tam jest świetnie, naprawdę. Plany wakacyjne? Tam człowiek jest tak doopiekowany, że naprawdę tam jest niesamowicie. Plany wakacyjne? Plany wakacyjne, Chorwacja. Cudownie. A jakie plany na najkrótszą noc w roku, która jest dziś? Dzisiaj? Dzisiaj myślę, że posiedzę z moim teściem na tarasie całą noc. Z teściem? No tak, bo to będzie najkrótsza noc. Coś sobie otworzymy fajnego. Jakiś sok. I głowę. No. Na wiele różnych pomysłów. Pan Michał Zieliński był moim gościem, pięknie dziękuję. Śledźcie mojego gościa w teatrze. Mam nadzieję, że... Znaczy nie mam nadzieję. Na pewno nie będziecie rozczarowani. Mam nadzieję, że po prostu częściej będziecie przyjeżdżać do Warszawy, zanim mój gość ruszy ze swoim spektaklem w trasę. Serdecznie pozdrawiam Państwa bardzo.